Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pomimo, że mój temat nie brzmi, jakby miał być związany z Gruzją, aczkolwiek obiecuję, że będzie, okaże to się dopiero pod koniec. Mam mało czasu, dlatego od razu przejdziemy tutaj bez zbędnych wstępów do określenia, czym jest geopolityka. Jest to poszukiwanie... nie wiem, czy powiedziałeś, bo mój temat brzmi wybrane konflikty z udziałem Rosji oraz ZSRR w świetle teorii geopolitycznej Mackindera. Geopolityka to poszukiwanie związku pomiędzy geografią, polityką i historią. Próbuję opisywać relacje czasoprzestrzenne występujące zarówno pomiędzy państwami, jak i pomiędzy ich zgrupowaniami. Za twórców geopolityki rozumianej jako oddzielną naukę, dyscyplinę naukową uznaje się Amerykanina Alfreda Meyhana, Brytyjczyka Johna Mackindera i Niemca Karla Haushoffera. Ja w tej swojej wypowiedzi, w swojej prezentacji skupię się na najstarszej z tych teorii, czyli teorii Johna Mackindera. Wpisuje się ona w tak zwany nurt geopolityki klasycznej. Podlegała wielu modyfikacjom w zależności od potrzeby czasu. Jednakże moim zdaniem geopolityka powinna opisywać świat kompleksowo i w sposób stały. Dlatego skupię się na tej pierwotnej wersji tej geopolityki i postaramy się zobaczyć, jak teoria stworzona ponad 100 lat temu może z powodzeniem przy różnych założeniach opisywać niektóre elementy dzisiejszego ładu światowego. Mackinder był z wykształcenia geografem, admirałem floty brytyjskiej. Po raz pierwszy zaprezentował swoją teorię w 1904 roku w eseju The Geographical Pivot of History. Następnie ta teoria była przez niego nieco modyfikowana, aż w 1919 roku uzyskał ostateczny kształt. Wygląda ona mniej więcej następująco. Ja tutaj mówię tak trochę bokiem, bo muszę też widzieć te mapy, tutaj niestety nie ma podglądu. Więc podzielił świat na trzy główne strefy. Pivot Area, potem przemianowane na niego na Heartland, można sobie po polsku powiedzieć strefa centralna. Jest to strefa, wokół której rozgrywają się dzieje największych cywilizacji. To tam rodzą się, rodziły się największe cywilizacje, które potem ewoluowały na zewnątrz tej strefy. W strefie znajdują się największe pasy stepowe świata, największe równiny, dzięki czemu strefa ma charakter wyraźnie lądowy, dlatego też cywilizacje, które tam się rozwijały, były cywilizacjami konia i wielbłąda, przy czym zastrzeżeniem, że strefa ta obejmuje wszystkie zlewiska Oceanu Arktycznego. Otoczona jest przez strefę wewnętrzną, czyli tutaj przez te wszystkie wybrzeża kontynentu euroazjatyckiego, jak również strefę pustynną Afryki. Razem strefa wewnętrzna oraz Heartland tworzą tak zwaną Światową Wyspę. Następnie strefa zewnętrzna, czyli wszystkie cywilizacje, tak zwane cywilizacje morskie, które wykształcały się dzięki poruszaniu się drogą morską, a nie lądową. Następnie tak wygląda ta mapa widziana z góry. I tutaj widzimy podział tego świata jako Światowa Wyspa, również jej potencjał. Wielkość koła, tak jak jest tutaj napisane, to wielkość powierzchni, natomiast kwadrat odpowiada zaludnieniu i widać, że wszystkie największe państwa tej strefy zewnętrznej, nazywanej również Midland Ocean, swoim potencjałem mogą dorównywać temu wielkiemu kontynentowi euroazjatyckiemu, ale dopiero razem wzięte. Natomiast ten kontynent euroazjatycki jest zdecydowanie bardziej zbity, zdecydowanie bardziej jednolity pod względem geograficznym. I do tej pory żadnej z ekspansji wychodzących z Heartlandu nie udało się na stałe opanować tej strefy wewnętrznej. No pewny wyjątek może stanowić cywilizacja mongolska, tutaj jest zaznaczony największy zasięg jej ekspansji. Natomiast Mackinder zastrzegał, że same zasoby znajdujące się w strefie Heartland nie są wystarczające do trwałego panowania nad strefą wewnętrzną, czyli nad Światową Wyspą, dlatego realnym zagrożeniem jest mocarstwo kontynentalne, które ze strefy Heartland znajdzie ucieczkę poprzez tą strefę wewnętrzną na wszystkie morza i oceany. Dzięki temu mocarstwa strefy morskiej, te strefy Midland Oceans, nie będą w stanie już mu się przeciwstawić. Ujął to następująco w trzech wiele mówiących zdaniach. Kto panuje nad Europą Wschodnią, panuje nad Heartlandem. Kto panuje nad Heartlandem, panuje nad Światową Wyspą, a kto panuje nad Światową Wyspą, panuje nad światem. Także według jego teorii kluczem do panowania nad Heartlandem jest Europa Środkowo-Wschodnia. A z kolei kształtowana już po 1920 roku, natomiast ukształtowany ostatecznie po II wojnie światowej, system mocarstw
oceanicznych jest przeciwwagą do tego, co może powstać po złączeniu Światowej Wyspy. Działa? Działa. I tak. Zawsze kiedy tylko w Europie Środkowo-Wschodniej zmniejszały się wpływy mocarstwa rosyjskiego po I wojnie światowej, także niemieckiego, od razu Zachód próbował wciągnąć ten obszar w swoją orbitę wpływów. Mackinder w 1919 roku przyjeżdża do Polski, rozmawia z Piłsudskim, po czym wydaje rekomendację rządowi brytyjskiemu, aby stworzyć taki pas, który nazywa Międzymorzem, obejmujący kraje, które wyswobodziły się spod jarzma Imperium Rosyjskiego, zaznaczone tutaj na zielono te kraje na południe, czyli to jest pas, nazywam Międzymorzem, ponieważ obejmują państwa bałtyckie, czarnomorskie oraz adriatyckie. Pas ten miał mieć gwarancje brytyjskie i być takim buforem wystarczająco silnym, aby rozdzielić Niemcy i Rosję, ponieważ jeszcze jednym kluczowym punktem jego teorii jest to, że tylko Niemcy i Rosja w sojuszu działające mają wystarczający potencjał, aby zyskać panowanie nad całą Światową Wyspą. I ten bufor miał zapewniać bezpieczeństwo, że takie coś nigdy nie nastąpi. Natomiast wniosek jego został odrzucony, co ciekawe, przez weto ówczesnego ministra wojny Winstona Churchilla. Zimnowojenna geopolityka, nie będziemy tutaj się w nią zagłębiać. W każdym razie po II wojnie światowej zarówno cały Heartland, jak i bardzo wiele państw strefy wewnętrznej znajduje się pod panowaniem ZSRR. Jakby odpowiedzią świata zachodniego jest utworzenie NATO, które obejmuje największe mocarstwo tej strefy Middle North Ocean USA oraz kraje strefy wewnętrznej znajdujące się w Europie Zachodniej, w Azji Południowej, także starano się jak najbardziej odepchnąć ZSRR od tego wyjścia na morza i oceany. Pierwszy przykład zimnowojennej konfrontacji, 1946 rok, Iran. Udało się skłonić Stalina do wycofania wojsk z Iranu, który dawałby wyjście ZSRR na Ocean Indyjski. I druga sprawa, Turcja oraz Grecja. 1947 rok, doktryna Trumana, potem rozszerzona przez Kennana. Doktrynę powstrzymywania, tutaj bardzo, bardzo obrazowo na tym plakacie przedstawione USA, które próbuje wyrwać z rąk ZSRR te wszystkie kraje i groźny rosyjski niedźwiedź, który rozlewa się po całym świecie, po tych strefach w stronę oceanu, w stronę mórz. Oczywiście nastąpiła seria zimnowojennych konfrontacji, Korea, Wietnam, Afganistan. Natomiast przejdziemy teraz do odprysku tych konfrontacji, czyli do wojny w 2008 roku w Gruzji. Po rozpadzie Związku Radzieckiego, według określenia Zbigniewa Brzezińskiego, skąd została zaczerpnięta ta mapa, powstaje na terenach, z których Związek Radziecki zmuszony był się wycofać, tak zwana czarna dziura, konflikt globalny, jakim była zimna wojna. Przerodził się w serię konfliktów lokalnych. No i jednym właśnie z odprysków tego wszystkiego jest 2008 rok i wojna w Gruzji. Niektórzy autorzy, na przykład Edward Lucas, stawiają dość twardą tezę, że wojna w Gruzji, można mówić o niej jako o nowej zimnej wojnie. Natomiast no, moim zdaniem teza jest ta nieco przesadzona, zresztą chyba amerykańscy autorzy przyzwyczaili nas już do zbyt ostrych osądów pod adresem Rosji, a szczególnie pod adresem rosyjskiej polityki zagranicznej dotyczącej jej najbliższej zagranicy, gdyż strefa ta leży w interesach USA. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego terminu nowa zimna wojna, można oczywiście mówić o elementach tej zimnej wojny. Jakieś napięcie na linii wschód-zachód oczywiście sytuacja w Gruzji wywołała, jednak Zachód zdecydowanie nie mówił jednym głosem, szczególnie po wojnie w Gruzji, i podzielony był mniej więcej następująco. Oczywiście państwa strefy Middle North Ocean, czyli tej strefy zewnętrznej, z przywództwem USA jako największego mocarstwa tej strefy, zdecydowanie przeciwko rosyjskie po rozpoczęciu wojny w strefie deklaratywnej. Państwa tak chciały zaprzestania współpracy na linii NATO-Rosja, na linii Rosja-G8, natomiast w strefie realnej USA pomogło... Ile? 5. Dobrze. USA pomogło przetransportować wojska gruzińskie z Iraku do Gruzji,
ale zaskoczyła chyba wszystkich tak zdecydowana reakcja tych właśnie państw Europy Środkowej, które, jeżeli przyjrzeć się dokładnie polityce mocarstw po rozpadzie Związku Radzieckiego, to możemy wysnuć pewną analogię do tego, co stało się po I wojnie światowej, bo zobaczmy, że kraje bałtyckie, notabene bardzo młode kraje, które powstały przy niewątpliwym pomocy Zachodu, wykazał największą determinację w zrywaniu swoich wszelkich związków ze swoim byłym centrum. Pierwsze kraje z tego regionu, a należące kiedyś do Układu Warszawskiego, zostały przyjęte do NATO już 7 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego. Natomiast pierwsze kraje ZSRR przyjęte, też tu mówię kraje bałtyckich, 13 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, a wpływy USA wśród tych krajów uwidoczniły się już jeszcze w 2003 roku, kiedy na przykład Polska, ale również jak widać na tej mapie, to jest mapa koalicji woli tak zwanej, wobec interwencji w Iraku w 2003 roku, kraje te wyraziły wyraźne poparcie dla działań USA. Widać tutaj, że niektóre po prostu kraje z tej czarnej dziury zostały wyrwane jakby z ideologicznego wpływu Moskwy, a Polska wręcz pomagała tam, bardzo zaangażowała się wojskowo. I to również te kraje wyraziły największą determinację w potępieniu wojny przez Rosję. Ich reakcja była wręcz bardzo emocjonalna, co może w polityce międzynarodowej nie powinno się zdarzyć, natomiast przyczyniło się na pewno do tego, że długo jeszcze po tej wojnie i długo w trakcie wojny, no wojna nie była długa, ale w trakcie wojny, pisało się w mediach, że, no mniej więcej coś na ten kształt, że Gruzja to mała niewinna ofiara wielkiej, a zarazem nieporadnie działającej machiny wojennej rosyjskiej. Spójrzmy natomiast na przykład na to, co jeszcze przed wojną te kraje próbowały świadomie, nieświadomie, nieważne, odtworzyć w każdym razie mniej więcej propozycję tego Międzymorza, proponując, wspominałem jeszcze dzisiaj na konferencji, szczycie w Bukareszcie, to one według Ronalda Asmusa, napisał on w swojej książce A Little World That Shook the World, że to właśnie tak dzięki lobbyingowi tych krajów wpisano 23 ostatni punkt tej deklaracji po szczycie w Bukareszcie, aby zapewnienie, że Gruzja oraz Ukraina kiedyś zostaną przyjęte do NATO, które to zapewnienie może nie było planem MAP, ale dla Rosji było równie kontrowersyjne. Spójrzmy z kolei, jak zachowały się Niemcy po wojnie. To Der Spiegel jako pierwszy, w trakcie wojny były tym krajem, który wobec Rosji zachowywał się najbardziej powściągliwie, najmniej był skłonny do oskarżeń Rosji. Natomiast po wojnie to Der Spiegel już we wrześniu 2008 roku napisał o tym, że to Gruzja tak naprawdę pierwsza zaczęła wojna, i ostrzał rozpoczął się nie 8 sierpnia, jak twierdzi Saakaszwili i jego rząd, a 7 sierpnia, co zresztą potwierdziło potem badania Niezależnej Komisji Unii Europejskiej, opublikowane w 2010 roku, które oczywiście poszukują tych przyczyn o wiele bardziej kompleksowo, ale jeżeli chodzi o sam wybuch konfliktu, potwierdziły, że to faktycznie pierwsi strzelali Gruzini. Tak, także kończąc już tutaj, w świetle tego wszystkiego, co mówiłem, można zadać sobie pytanie, takie pytanie, które często jest stawiane, szczególnie w rosyjskiej publicystyce i w rosyjskich kręgach naukowych, na ile mówienie, że kraje Europy Środkowej czy kraje Kaukazu, tak jak no w tym przypadku nasza Gruzja, ciążą ku Zachodowi, jest spowodowane ich faktycznymi dążeniami, a na ile rozbudowanymi działaniami w obronie własnych interesów geopolitycznych prowadzonych przez największe mocarstwo tej strefy Midland Ocean, czyli USA. I tak, już na zupełne zakończenie chciałem powiedzieć, że geopolityka jest nauką tak złożoną, zależącą od tak wielu czynników, że oczywiście przedstawienie tutaj nawet jednej teorii z pewnymi założeniami i elementów 15 minut nie może być się bez niezbędnych skrótów. Także chciałbym, żeby to, co mówiłem, stało się jakby takim przyczynkiem do traktowania świata w sposób bardziej, o wiele bardziej kompleksowy, niż skłonne są do tego media, niż skłonna jest do tego publicystyka, które postrzegają wiele wydarzeń na świecie poprzez pryzmat islamskich fundamentalistów i dostępu do ropy naftowej. Dziękuję bardzo za uwagę.